Cześć, dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Rage'a i ruszamy na ostatnią naszą wyprawę po zakupieniu olbrzymiej ilości fantów, zwłaszcza do najmocniejszej broni w grze, czyli BFG, którą myślę, że będziemy się bawić dość długo. Zasuwamy do Capital Prime. Widzenia. Przez ten most władzy trzeba przejechać właśnie. Pięknie. Te pojazdy będę niszczyć, bo one mi błyskawicznie zżerają pancerz. Wcale nie jest takie proste do unikania. Pięknie. To save od razu zrobię. I chyba widzę tą Capital już Prime. Capital City, oj, okej. Teraz mam ich na ogonie. Pięknie. Czekamy na niego. Bardzo ładnie. I no, ochrona tego miasta jest duża, przyznaję. Ciekawe, czy mi się uda w ogóle przebić. Tam jest ich jeszcze więcej. Nie za dobrze, tego rozwalimy. I do środka. Fuh, udało się. Capital Prime. Ale powiem wam, nie było łatwo. Dobra, save all. Oj tak. ...999 pocisków. Sądzę, że wypluję je raczej dość szybko. Amunicja BFG jeszcze dodatkowo, świetnie. Wykryto nieautoryzowane wejście. No raczej. Nieuzbrojony personel proszony jest o zabezpieczenie stanowisk i udanie się do zielonych stref. Nieźle działa. Pociski władzy. Bramy bezpieczeństwa włączone. No raczej. Bramy bezpieczeństwa włączone. Czy wy macie amunicję do tej broni? Chyba nie. Dopiero pierwszy magazynek. Okej, ale ty masz tą broń, co ja? Więc pięknie! Więcej amunicji. Brawo. Brawo ja. Brawo ty, Ragnar. Genialnie. To mi troszeczkę przypomina Half-Life'a. Dwójkę i ten dystopijny taki troszeczkę wygląd stacji bazy City 17. Skuteczna broń, nie powiem. Nawet bardzo. Tylko, że tutaj jest bardziej kolorowo. Jeszcze możemy zobaczyć, jak działa ten drugi tryb strzelania. BFG. Nie będzie dużo przeciwników. Bramy bezpieczeństwa włączone. Okej. Okay. Save all. Myślę, że tutaj coś będzie na pewno do zabicia. Bo najfajniejsze BFG było jak na razie w Quake'u 4. O. Hello. Mm.
pierdziele. Dobra. Jak długo się przeładuje. To jest ta armia mutantów, którą oni produkowali sobie. Jeszcze ktoś? Uruchamianie sekwencji startowej Nexusa. Save all przy okazji. Żona. Tą broń trzeba naładować. To jest jej wada. Łóż napęd. Gdzie? Okej. Okay. Też Nexusa z centralnym systemem kontroli Arki. Tak jakby w Quake 4 też był Nexus przecież. Dalej. Korytarze zapasowe dostępne. Pięknie. A jak to produkowanie tych mutantów nieskończoność teraz będzie. Żyję jeszcze. Możemy bandaż sobie odpalę. Troszeczkę zaszarżowałem za mocno. Przeładuję broń. Chodźmy wyżej. Save all. Powinniśmy udać. Okay. Odpalać to na pewno. Zabijać też tych pajaców. Pięknie. Nie będzie ich więcej. Tam uruchomiłem. Jest to jeszcze wyżej. Nie zdążyłem. Myślałem, że bandaż jeszcze zdążył użyć. Amunicja. Bierzemy. Myślę, że w tym tempie to zużyję chyba tą amunicję do końca poziomu, ale... Mimo, że miałem jej tak dużo. Uwielbiam tą broń. Co na niego to sobie... Użyjemy tego większego. Do widzenia. W zasadzie z tym też możemy trochę pochodzić. Albo nie, to się tak kurde długo przeładowuje, że trzeba przygotować wcześniej jednak. Miejmy amunicję. I na górę. Znowu save all. Motyw z tymi windami jest bardzo podobny do tego, co było w Communication Center z Quake'em 4. Z Quake'a 4. Bardzo mi to w ogóle przypomina ten poziom. Inicjacja sekwencji połączenia satelitarnego. To już jest w ogóle chyba ostatnia sala, mi się wydaje.
Tak, bo teraz się podniesie podłoga i... Okej, okay, na razie robimy tak. Dekodowanie danych. Poboczne terminale włączone. Pozyskiwanie pozycji satelitów. Proszę czekać. To jest najmądrzejsza taktyka na walkę z nimi, ale... Ja, zmieniam amunicję zwykło. Znaczy szybciej eliminuję. Pozycje satelitów pozyskane. Okej, drugi panel. Deszyfrowanie współrzędnych akcji. Proszę czekać. No i taka ta klasyczna arenka na sam koniec gry. Bo to już niestety, moi drodzy, ale koniec gry. W tej grze chyba nie ma takiego czegoś jak klasyczny boss. Co było mocnym zawodem, przynajmniej dla mnie. Jak przychodziłem po raz pierwszy, bo byłem przyzwyczajony do tego, że ID Software zawsze gdzieś na końcu dawało właśnie coś w rodzaju fajnego bossa, takiego badassa, którego trzeba było zabić. Okej, okay, save'a sobie zrobimy. Ja też troszeczkę skupię na eliminowaniu ich płynnym, tym skomentowaniu. Spróbujcie, że troszeczkę to się skoncentruję. Troszkę nie chciałbym to widać. Przygotowanie do transmisji danych. Proszę czekać. I chyba to jest koniec. Uruchomiono główną sekwencję połączenia. I to jest niestety, moi drodzy, koniec gry. A, tak, duży zawód, jeżeli idzie o samą końcówkę. O ile Rage, jeżeli miałbym podsumować, bo zawsze robię takie podsumowanie, przeważnie robię, bo czasem się zdarza zapomnieć. Powiem tak, jest to fantastyczny shooter, dający niezwykle dużo satysfakcji, wiecie, tylko strzelania, tylko tempawego, naprawdę najprostszego w swoim rodzaju wyżywania się przy klawiaturze, pokroju pierwszych Quake'ów i to robi doskonale. Zawodzi natomiast na tle fabularnym, zawodzi końcówka i zawodzi brak bossów. Zawsze gry ID kojarzyły się z bossami. Nie, czy pamiętacie Quake'a 4? Już nie mówiąc o Quake'u 2, genialnie zrobiony czołg, taki jeżdżący na takiej kwadratowej arenie w Quake'u 2 z wyrzutniami rakiet i taką głową z czaszki. Wow, niesamowite. Albo nasz kompan, który został zmieniony w Stroga w 4 i też nas atakował wielkimi... taką
taką wielką machiną kroczącą, czy chociażby ten wielki zmutowany potwór wyposażony w silniki rakietowe, czy na końcu Macron, to po prostu cudeńko. I to się zawsze kojarzyło z marką ID, tymi grami, tymi charakterystycznymi właśnie dla nich, że można było spotkać tych fantastycznych bossów. Tutaj z tego mi zabrakło i tego mi chyba, powiem wam, najbardziej brakuje. Grafika, muzyka, gameplay świetne, natomiast wszystkie te wady jednak też trzeba zaznaczyć i moja ocena dla gry obecnie mocna 7. Bardzo przyjemna gra, naprawdę polecam, jeżeli nikt nie grał i jeżeli ktoś nie grał w to, to polecam serdecznie. Nie jest ona długa, można się tu oczywiście bawić dłużej przez wyścigi, zadania poboczne, ale mi się tego robić nie chciało, bo one są miałkie. Tak naprawdę nie dając nic konkretnie. Ja chciałem sobie przejść tutaj fabułę, więc moja ocena dla gry 7. Jeżeli ktoś jest nawiedzonym fanem ID, 7 z plusem, 8 z minusem. Dobra, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych projektach. Hejpa!